Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 12 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Widzę, że tnie na samym początku, wow, ale ścina. Dobra, ogarnięte. Czy ja jeszcze mam z kimś tutaj do pogadania? Chyba nie. Poszłabym z ciekawości, moi drodzy, do Wama, ale w sumie miałam się udać do Doliny i to wcale nie byłoby głupie. Ale może byśmy spróbowali się z Wamem udać zrobić to zadanie. To w ogóle ja mam jakieś punkty? Nie mam. A czego ty uczysz? Aha, kuszy. To ja nie chcę kuszy od ciebie. A ty też handlujesz? A, strzały masz, kły błotnego węża. Mikstury masz w sumie, przydałyby mi się. Tak sobie kupię te 5 małych. I może tych ekstraktów, tak, 10, znaczy 5, o, 8 mam, dobra. To może być. I tak, zapiszę się jeszcze, zanim zaczniemy. I przeszłabym się z nim, powiem wam szczerze. Jestem gotowy. Jestem gotowy. Doskonale, chodźmy. Zobaczymy, co to jest za zadanie, że tak powiem. Bo jestem bardzo też tego ciekawa. Podejrzewam, że jakiś zwiad robimy, albo coś w tym stylu. Ciężko mi stwierdzić, nie wiem. Przestraszyłam się, a to są przecież orkowie, którzy tutaj po prostu pilnują. Wam, no ja tutaj szłam już w te okolice i tutaj nic nie było. Ale może się coś pojawiło. Jest to zadanie, które warto chyba wykonać, nawet powinniśmy, jeżeli chce się przyłączyć. Jesteśmy na miejscu. Moja misja polega na sprawdzeniu, czy nie dzieje się tu coś podejrzanego. Słyszysz? Powoli daje się słyszeć dziwny szum. Nic nie słyszę. Wystarczy, że ja słyszę. Gdy ostatnim razem tu byłem, nagle pojawiły się demony. Przygotuj się, zaraz może być gorąco! Okej, aż już się boję. Serio? Demon? Znowu jedno z tych. O Boże, ich są dwa. O matko! Wam, ty weź rusz się! Ała. O matko, jaki ten demon jest paskudny, no! Ale nie byłam w stanie demon. Nawet go zabić, mi się wydaje. Pomniejszy demon. Niczego tu nie znajdę. Dobra. To była niezła rozgrzewka. Masz szczęście, że tu byłem, bo sam to wątpię, czy dałbyś radę. Te potwory były silne. Zgadza się. Właśnie z tym wiąże się moje zadanie. Wyjaśnij zagadkę tych dziwnych i groźnych demonów. Właściwie jestem pewien, że ich pojawienie się jest związane nie tylko z tą całą plagą Beliara, ale także z tym miejscem. Przeszukaj dobrze tę okolicę. Może coś znajdziesz. Potem przyjdź do mnie. Zastanowimy się, co począć dalej. Dobrze, tak zrobię. Okej. Jezus, nie chcę się od ciebie uczyć. My już tutaj chodziliśmy po okolicy. Wcześniej, ale może coś się teraz tutaj pojawiło. Przejdźmy się tutaj, gdzie są te krzaczki. Może tutaj coś leży gdzieś, czy coś w tym stylu. Tutaj jest sporo zakamarków, więc zawsze w każdym można coś znaleźć i coś może tu po prostu być. Sprawdzimy sobie wszystko. Tu nawet gra jakby mi mówiła, że mogę wejść, bo teoretycznie mogę. Fajnie by było, gdyby tutaj coś było ukryte. O, runę znalazłam. Co to za runa? Jest chyba taka zwykła do tworzenia. Runa. Tak, po prostu taka alchemiczna runa. Fajnie by było, gdybyśmy znaleźli jeszcze jedną bryłkę rudy. Naprawdę bym się nie obraziła, bo moglibyśmy wtedy zrobić zadanie dla piratów. Znaczy dla piratów. Zadanie dla orków związane z piratami. Tak w skrócie. Dobra, tam nic nie było, oprócz tej runy. Tutaj jeszcze jest jeden zakamarek. Może coś tutaj być. W ogóle tej runy to ja się dziwię, że nie znalazłam wcześniej. Tu jeszcze też można wejść. Ale chyba tutaj nie znajdziemy nic kompletnie raczej. Wow, tu można wejść.
Dobra, ale tu nic nie ma. Będzie snowboard. W porządku. Czy coś tutaj jeszcze gdzieś leży? Dobre pytanie. No ja strzelam, że albo w tej kopalni coś jest, albo gdzieś tutaj w którymś koło tych krzaków. W którymś z krzaków właśnie, bo tego nie widać za bardzo. Tutaj ewentualnie pod tym mostkiem może coś się znajdować. No nie widzę. Tutaj w rogu też nie. Przejdę się jeszcze raz tutaj do tej kopalni. Może coś znajdziemy. Może coś tutaj leży. Tutaj nic nie ma. Ciekawi mnie, czy ja mogę wejść tam na górę. Ej, chyba mogę. Ale jaja. Ale nie w ten sposób. O matko. Ej, no to ewidentnie wygląda, jakbym sobie tutaj mogła wejść. Tylko nie robimy snowboardu. Musimy chwilę poczekać. Podobno jest bug, który jak siedzimy w dzienniku pozwoli nam wjechać na górę. Tak, dokładnie. Zrobię sobie tutaj zapis, żeby niczego nie popsuć jednak. No tutaj się da podobno wejść. O proszę. Czy tutaj coś znajdę? No bo wiecie, ja tak czuję, że te kamienie to nie bez powodu tak tutaj są. Ajajaj, tu naprawdę nic nie ma? No to troszeczkę się wpindoliłam, bo teraz nie zejdę stąd raczej normalnie. Dobra, jolo. O matko. Wow, zejdę stąd w miarę normalnie. No, przeliczyłam się trochę. To wiecie co, po prostu tam nie będę wchodzić, skoro tam i tak nic nie ma. Chociaż nie powiem, to przejście wyglądało, jakby jednak coś tam było, ale nie było tam kompletnie nic. Dobrze, wejdziemy jeszcze raz tutaj, tak jak wspominam. Chyba pochodnie straciłam? Nie wiem. Sprawdźmy, czy coś tu jest jeszcze. Czy coś tutaj, nie wiem, nie leży. Czy coś w tym stylu. Samorodek złota, tu jest kościotrup. Tu jest beczuszka i w tej beczuszce nic nie ma chyba. Chyba na pewno jest pusta. No, lepiej to miejsce po prostu jest zbadać. Dla pewności. Tutaj nic. O, tu jakaś też beczka. A nie, to kamień. Nie no, wydaje mi się, że nic tu nie znajdę. Ale może też coś przegapiłam, przeoczyłam, może czegoś nie zabrałam stąd. Lepiej jest się upewnić. Chociaż jak się nauczymy wydobywania złóż, to i tak tutaj przyjdę. Więc to też taka sprawa. Dobra, nic tutaj kompletnie nie ma. Także wracamy tam w okolice Wama, sprawdzić, czy tam coś się nie znajduje. I zobaczymy, co dalej nam z tego wyjdzie. I później planuję właśnie udać się w stronę doliny. Idziemy wyjaśnić sprawę z tą żywnością dla tego orka, bo nie dostał on sygnału od swojego brata. No i chyba wypadałoby iść jednak to wyjaśnić. Dobra, Wam stoi tam. Tutaj jeszcze jest właśnie takie coś dziwaczne, taka dziura. Ja się... O proszę. A co to? Posążek Beliara tutaj leżał. No to dobra, chyba mamy jakąś przyczynę tego, dlaczego tutaj się bestie beliarowe znajdują. No bo był tutaj jego posążek. Wam, mam fajną zdobycz. Znalazłem figurkę Beliara. Beliara. Bardzo możliwe, że to ona sprowadza tu złe moce. Słyszałem kiedyś, że w ten sposób można przywołać istoty Beliara. Najlepiej będzie, jeśli zaniesiesz ją szamanowi Temszakowi. On będzie wiedział, co z nią zrobić. Przy okazji, dzięki za towarzystwo i pomoc. Mam nadzieję, że sam też trochę się nauczyłeś na tej wyprawie. Jasne. W razie czego polecam się na przyszłość. A teraz idź do Temszaka. No i dobrze, dziękuję bardzo. A nie dostanę żadnego repo? Przepraszam bardzo. Kto mi w ogóle to zadanie dał, bo ja troszeczkę nie ogarniam.
Ale, moi drodzy, zanim tam pójdziemy, czy ten ork tutaj stoi... Wiecie co, ja się wolę wyleczyć, mam wrażenie, że typ mnie po prostu, nie wiem, zaatakuje. Chodzą mi takie dziwne myśli po głowie, że tak będzie. W sumie tą esencję ducha mogłabym wypić, ale boję się, że będzie potrzebna do jakiegoś zadania. Witam. Mura! Widziałem, że znalazłeś jakąś figurkę. Może. Nie oszukasz mnie. Oddaj mi ją. Dlaczego niby miałbym ją oddać? I skąd się to w ogóle wziąłeś? Zadajesz za dużo pytań. Dla twojego własnego dobra. Mówię ci. Oddaj mi ten posążek. Przecież to posążek Beliara, a wy orkowie... Koniec, Mora. Doigrałeś się. Ups. Pomocy! Weźcie... Oła, pomóżcie. Nie ma czego plądrować. Serio, typ nawet nic w sobie nie... A, orkowy topór. I moja własna pochodnia, którą sobie zgaszę. Czułam, że typ mnie zaatakuje, nie? A wy coś powiecie, ork elita, ork wojownik? No w sumie to go zabiliście, tak? Hej, ty! Mora! Czemu Achtar cię zaatakował? Dobrze słyszałem? Mówił coś o figurce Beliara? Zgadza się. Chciał odebrać mi figurkę Beliara, którą niosę ten przekowi. Tak też myślałem. Dlatego ci pomogliśmy, Mora. Jak najszybciej udaj się do tępszaka. Dobrze, dziękuję orku elito. To chodźmy w takim razie do tępszaka. I zobaczymy, co on nam powie. Tępszak jest tam dalej, bo tutaj chyba jest Czaktur. Albo tu jest tępszak? Nie, chyba Czaktur. Kim jesteś? A to Golines. Jak? Nie, Gorches. Dobra, fajnie. Ale tutaj jest też więcej samanuch, tak? Ja dzisiaj naprawdę jakiś, nie wiem, nie umiem się wysłowić. Keresz, Czaktur, Elines. Tępszak jest chyba właśnie tutaj. Masz. Wam prosił mnie, abym przekazał ci tą figurkę. O, duchu przodków. Przecież to figurka Beliara. Zgadza się. Skąd ją masz? To zakazany przedmiot w naszym obozie. Znalazłem ją w pobliskim kanionie. Co tam robiłeś? Razem z Wamem wybraliśmy się tam, gdy nagle pojawiły się trzy potężne demony. Daliśmy im we dwóch radę. Wam jednak poradził mi, abym przeszukał teren i znalazłem tą figurkę. Ale to nie wszystko. Wracając z kanionu, zostałem zagadnięty przez wojownika Achtara. Zażądał, abym oddał mu figurkę. Oczywiście odmówiłem, a ten mnie zaatakował. A więc moje podejrzenia się potwierdzają. Jakie podejrzenia? Coś dziwnego dzieje się w naszym obozie. Ale to nie twoja sprawa. Tymczasem weź w nagrodę tę miksturę. Wzmocni twoje siły. Ojejku, dziękuję. Co się stanie z figurką? Poddam ją pięciu najwyższym szamanom, aby ją zniszczyli. Tylko w ten sposób możemy zapobiec dalszemu potęgowaniu się zła. Potęgowania się zła? Tak, Mora. Te figurki mają w sobie magiczną moc, która przywołuje istoty Beliara. W kanionie, w pobliżu tej figurki, pojawiały się demony, tak? Zgadza się. No właśnie. Takie figurki zawierają w sobie wielką moc. Ta, która wcześniej znaleźliśmy w obozie, przywołała kilku ożywieńców. Poradziliśmy sobie z nimi bez trudu. Jednak obawiam się, że wywołała ona znacznie gorszy efekt. Jaki? Jej głównym przeznaczeniem było zatrucie serc orków, którzy wyrzekli się Beliara. Ten lub ci, którzy ją tu podrzucili, chcą zdobyć więcej osób dla kultu demona. Zdaje się, że Beliar tak łatwo nie pozwoli, aby orkowie stali się wolnymi istotami. Będę musiał podjąć w tym kierunku odpowiednie kroki. Okej, dziękuję ci bardzo. Już więcej nie mów do mnie chwilowo.
Chciałabym sobie sprawdzić tą księgę reputacji. Czy my u orków nadal jesteśmy nikim? Szkoda, że jesteśmy nawet, nie wiem, nie jakimś znajomym, kurde, w obozie, czy cokolwiek w tym stylu. Dobra, w takim wypadku idziemy do fajnego miejsca, a raczej nie fajnego z jednej strony. Idziemy do doliny. Idziemy do doliny, gdzie już byliśmy i gdzie jest magiczna bariera w jednym miejscu, ale nie idziemy w stronę magicznej bariery, tylko idziemy w stronę patrolujących tam orków. Nie mów, że o tym nie wiesz. Ja bym sobie poszła od strony obozu paladynów, ale boję się, że brzytwiaki, które tam są, łatwo zmiotą mnie z planszy, bo tak ostatnio było. Tam jest taki jeden brzytwiak i on po prostu wylatuje. Ale nawet jeżeli nie, to po prostu przejdziemy sobie tamtędy, bo nie chcę się tędy po prostu iść i wracać taki kawał, szczególnie, że odpaliliśmy sobie teleport. Teraz tak naprawdę kamień ogniskujący został nam w obozie bandytów, ale tam na razie nie mamy wstępu. I właśnie w dolinie. Dobra, mam odpowiednią zbroję, tak, żeby nie było niespodzianek. Dzień dobry. Widzę, że ci paladyni od razu się na mnie patrzą, jak się tylko pojawię. Czy ten rycerz się naprawdę na mnie patrzy? Nie wiem. Tak, do kanionu i mamy nieaktywne teleporty 3, dokładnie. Tak sobie myślę, bo chyba jeszcze jest jeden. Jest na bagnie. Na bagnie jest jeden nam został. Dobra, bo to były brzytwiaki. I albo pójdziemy blisko tej ściany. Ja sobie może wyjmę łuk, żeby namierzyć tego brzytwiaka pieprzonego. Chwilowo go nie widzę. To chyba dobrze. Dobra, tam jest ten brzytwiak, on mnie nie za bardzo przepuści. Więc idziemy tędy. Myślę, gdzie jeszcze te teleporty są. One są na mapie. Więc moment. Tak, w dolinie jest jeden. W kanionie jest drugi. A, jeszcze w świątyni mamy do odpalenia teleport. Zapomniałam sobie całkiem o tym. Ale to na razie się tym nie przejmujemy. Będziemy wracać do obozu paladynów, to wtedy się to zrobi po prostu i tyle. No ale chwilowo, tak jak mówiłam, idziemy do doliny. Tędy jest troszeczkę drogi, ale wcale nie dużo. Ciekawi mnie, jak sobie radzę z ogarem, bo z tego co pamiętam, został mi tam ogar po drodze do załatwienia. Czy tutaj coś biega w tych krzakach? Czy mi się tylko wydawało? Wiecie, ja tutaj chodziłam. Ale no, nie mam pewności, czy wszystko ogarnęłam. No i dobra, i tu mamy ścieżkę i powinniśmy gdzieś nią dotrzeć, tam gdzie mi zależy. Tak, widać most, więc zaraz będziemy... Widać też dom brata Xardasa. Znaczy chatę Eremity, gdzie zamieszkał brat Xardasa. Jest ten ogar. Ja naprawdę się zastanawiam, czy ja jestem w stanie mu cokolwiek w ogóle zrobić i jakkolwiek go pokonać. Bo nie ukrywam, on chowa bardzo fajne fanty tam u siebie też. Czy wiecie, on mi nic nie robi tak naprawdę. W sensie nie atakuje mnie. Także to chyba dobrze. Mam rację? Tak, on mnie nie atakuje na razie. Tutaj już sobie wyczyściliśmy teren w miarę. Nie byłam tylko tutaj na górze. A to dlatego, że tam może być jakiś szkielet albo golem. W sensie na razie po prostu tam nie idę. Ale jesteśmy tutaj. I będziemy w stanie sobie teraz odpalić teleport. Także bardzo miło. Wejdźmy od razu. Witam, witam. I do doliny mamy... Tutaj? Tak, do doliny. Świetnie. No to co? Chodźmy do orków. Mam tylko nadzieję, że brat tego orka istnieje tutaj dalej fizycznie. O nie, on tam leży martwy. See? Nie no, nie mówcie mi. Karosz. Ork wojownik. Mechron. Paczka żywności. Serio? Mechron się spierdzielił i zginął? No bez jaj.
Musimy się, moi drodzy, pobawić cheatami. Jednakże ja nie za bardzo umiem wskrzeszać nieumarłych. Dobra, mamy odpalonego Marvina. Ty się, chłopie, przesuń. Zaraz sobie odpalimy, moi drodzy, jakieś cheaty, żeby typa ożywić. Fajna sprawa, zajebiście. Także zaraz, moment. Teraz będę miała spam na telefonie. O, jak ożywić postać w Gothic 2? Okej, podobno... O, pomaga. Dokładnie. I teraz F8. Dokładnie. I teraz znowu O. I teraz B42B. No jak widzicie, typek żyje. Powinno być już wszystko dobrze. Zagadajmy więc do Mechrona. Dlaczego nie poinformowałeś brata o paczkach? Jakich paczkach? Nie pamiętasz już? Mam krótką pamięć, Mora. Mam ci ją odświeżyć? Be. Przynieś parę kolejnych paczek, bo już zgłodniałem. Mora, o jakich to paczkach rozmawiałeś? O paczkach z żywnością. Przyniosłem je Mechronowi, a on twierdzi, że niczego nie pamięta. Pamiętam cię, Mora. Rzeczywiście tu byłeś i miałeś jakieś paczki. To były paczki z żywnością? Tak. Gdzie one teraz są? Od tygodnia czekamy na żywność z obozu. Przeważnie Mechron je odbiera i się z nami dzieli. Jeżeli sam wszystko zjadł... Ale to niemożliwe. Tam na pewno było mnóstwo jedzenia. Musiał je gdzieś schować. Rozejrzyj się trochę po okolicy i jeśli uda ci się jakąś znaleźć, przynieś mi. Potem zastanowimy się, co dalej. W porządku. No okej, okay, no czyli Mechron jest, za przeproszeniem, ujem. I on gdzieś te paczki z żywnością po prostu skitrował, nie? Skicił to po prostu, gdzieś schował. Łajza jedna. Będziemy chodzić po krzakach i szukać, moi drodzy. Dokładnie. O, ja cię pierdzielę, nie? O Jezusie. Tu jest kufer, ja go otwierałam już, co nie? Tak. I nic w tym kufrze nie ma. Ja oczywiście nie wiem, gdzie są te paczki. Skąd mam wiedzieć? Gram w tego moda pierwszy raz w ogóle. No podejrzewam, że schował je, kurna, gdzieś. Nie wiem, no. Już myślałam, że to paczka z żywnością, a to tylko roślina. A może wy coś wiecie? W ogóle fajnie, że ty sobie właśnie przelazłeś przez barierę, przez przypadek i nie musisz teraz wyjść. Dobra, dalej. O, może gdzieś tu w krzakach, a może koło tamtego drzewa. Zaraz tam pójdziemy sprawdzić. O! Paczka z żywnością. Pytanie, czy jest tylko jedna, czy jest ich więcej. Nie mam pojęcia, chodźmy na razie do tego gościa, bo mamy chociaż jedną. A powiedział, że jak znajdziemy jakąkolwiek, to żeby do niego przyjść. No to Karosz, mam jedną paczkę. Ale ty chcesz chyba wszystkie paczki? No typie, powiedziałeś, że jak jakąś znajdę, to mam przyjść. Serio, to wychodzi na to, że tych paczek muszę znaleźć 3. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie typ to schował? Co my tu atakuje? A pełzacz jakiś? Paskuda? Tutaj też te brzytwiaki biegają. Musimy ostrożniej.
sumie z tym pełzaczem to mogłabym się zmierzyć, tylko że ten brzytwiak tu nie podejdzie. Dobre pytanie. Witam. No chodź. A to mroczny pełzacz. Dobra, w porządku. Tam jest jeszcze jeden. Oho, tam są brzytwiaki. Dobra, to na razie tam nie idę, bo mi życie miłe, że tak powiem. Ale tak, potrzebujemy paczek z żywnością. Widzę, że dzisiaj będziemy troszeczkę, jak zwykle, się opierdzielać na odcinkach i ta seria będzie trwała wieczność. Ale no, co ja mam z tym zrobić? No nic nie zrobię. Ale by się teraz przydała telekineza, nie? O Jezu. Ale niestety nie ma tutaj telekinezy. No tu była jedna paczucha. Może jak sobie wejdę na kamień, to coś zauważę. Ta, jasne. Na pewno. Goblińskie jagody. Miło bardzo, że mamy. Ale no, nic mi to więcej nie daje. Wy nie widzieliście nigdzie paczki z żywnością, jak typ chował? No wygląda na to, że nie widzieliście. Może w okolicy tego drzewa. Nope. Tu też nie. Tu jest kamień. Tu też nic nie było. Tutaj też nie. Może tu pod płotem. A może gdzieś tutaj. Czy to jest... Aha, myślałam, że ktoś tutaj chodził, a to tylko jakby roślina zwisająca ze skały. Ale serio, jeżeli typ chce ode mnie trzy paczki, to kurczę, mać powodzenia, ja mam tylko jedną. Karosz, no. Chwila. Czemu ty nie chcesz ze mną gadać? Może tu jest gdzieś jeszcze jakaś jedna paka? Może tu za drzewem? No nie, no nie ma. Tam są krzaki po drugiej stronie? Są. Przecież to jest ogromny teren, te paczki mogą być wszędzie. Powiem wam, że tak sobie myślę, że teraz bym się... O matko boska, bym tam spadła. Że teraz bym się tym po prostu nie zajmowała. O, paczka żywności, znalazłam drugą. Pytanie, gdzie jest trzecia paczka? Dobre pytanie. Ale nie powinna być gdzieś daleko od tych orków, prawda? No raczej nie inaczej. Dobra, znalazłam dwie paczki. W porządku. To nam na razie powinno wystarczyć na dzisiaj. I teraz tak, sprawdźmy, jakie mamy dostępne zadania, żeby coś jeszcze dzisiaj może zrobić. Porwani mieszkańcy, reputacja, kamienie teleportacyjne. To wiecie co? Chodźmy sobie odblokować jeszcze jeden kamień teleportacyjny. Po prostu ten ogar się na mnie gapi, ewidentnie. Tam jest łuk. Wiecie co? Może się zmierzymy z tym ogarem. Co wy na to? Spróbujemy? Najwyżej zginiemy. Trudno. Zobaczę, czy jestem w stanie takiego ogara w ogóle pokonać, czy nie za bardzo. Halo? Dzień dobry. Ała! Jezus Maria! Krwawy ogar. O matko. Nie bij mnie. Ała! No halo! Ała! W ogóle się wystraszyłam, on na początku w ogóle nie zareagował, nie? Jestem w stanie zabić tego krwawego ogara. Tam, piekło jakieś totalne. O matko, się nie zapisałam, dobra. Mam nadzieję, że nie zrobię sobie krzywdy. Nie.
Dobra, weźmiemy sobie tutaj zapis. Nie umiem się bić z takimi stworami, jak krwawy ogar. W ogóle widzę, że jest niechętny. Kojarzy mi się, że one często atakują dosyć szybko. Okej. No, dawaj, Bezi. Dobra, udało mi się. Bo kryty chyba siadły. Dobra. Tutaj są tylko strzały i łuk, naprawdę. Nic więcej tu nie ma. Ja sądziłam, że może jakaś mikstura. Ale no przynajmniej troszeczkę expa, moi drodzy. Troszeczkę, chociaż ciutka. Okej, okay. No to skoro tutaj mamy wyczyszczone, to możemy się jeszcze udać... Gdzie to było? Tutaj. Do tej jaskini. Tam często lubi być skrzynka jakaś, może tym razem też jest. Tylko ciekawi mnie, czy coś tam nie żyje. Witam, witam. O, golema mamy. Czy ja mam jakiś młotek? To też jest bardzo ważne. Dwuręczna. Lekki orkowy topór. Ciężka pałka z gwoździami. Zaraz zobaczymy. O Jezus, bo to jest ognisty golem. Dobra, ja tu nie idę. Kopnął mnie w twarz i po sprawie. Zresztą myślałam, że to zwykły kamienny. A to ognisty. To tym bardziej mówimy mu do widzenia. Dobra. Krwawego ogara mamy z głowy, czyli jedno miejsce jest dla nas chwilowo niedostępne, tak w 100%. Aktywujmy sobie jeszcze teleport w świątyni. Nie zwróciłam uwagi, czy za aktywację teleportów jest exp, ale chyba jest. Jeszcze tu możemy sprawdzić, czy nie ukrył nikt paczki żywności, bo to miejsce wydaje mi się być do tego wręcz stworzone. W sumie tam też nie byliśmy w tej okolicy. Więc dobrze też będzie tutaj potem wrócić i się przejść, ale to w swoim czasie. Witam. Idziemy do świątyni. Aktywować sobie teleport i będzie wszystko w porządku. Jestem w szoku. Tam na górę też można wejść i pozabijać coś, ale nie wiem, czy tam... Jacy tam są przeciwnicy, też trzeba by było sprawdzić. Także jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, moi drodzy, zanim w ogóle... W pierwszym rozdziale jesteśmy bardzo długo, już 12 odcinek jest pierwszy rozdział, ale to dlatego, że wiecie, chcę wymaksować postać i po prostu zrobić praktycznie każde zadanie i to schodzi na takim czymś. Więc no właśnie, tak to po prostu wygląda. Witam, panie piedestale. Aktywowaliśmy. I teraz nie wiem, czy dostaniemy expa? Nie, nie dostajemy expa za teleport. Chyba, że się przeniosę? Nie, nie dostajemy expa za aktywację. Szkoda. Ale chyba mamy nawet na to zadanie. Tak, kamień teleportacyjny. Więc jeszcze jeden i będziemy mieli zadanie też wykonane. Sprawdźmy jeszcze teraz ten dziennik. W ogóle przy okazji to kolejny poziom zbliża się troszeczkę. Mistrz areny, żywność. No tą żywność musimy zrobić. Ruda dla kowala. Czy tutaj ktoś nie sprzedaje bryłki rudy? Na przykład Fernando, na przykład. Albo Hakon. Wy nie, nie macie czegoś takiego jak bryłka rudy. Macie akwamaryn. I kunszt południowców i bloki dwuręczne. To się potem przyda. W przyszłości. Ale na razie nie mam nawet na to pieniędzy. Skórzany pas. Kwarcyt. No dobrze. A Hakon może ma takie coś? Masz bryłkę rudy? Nie masz bryłki rudy, jasne, że nie, bo po co? O skarbnym chyba można bić też golemy, bo nie wiem, czy tutaj... Wiecie, ja nigdy nie pamiętam, jak to jest właśnie, czy potrzeba specjalnej broni, tak jak w Gothic 1, w dwójce, czy nie. Mało ważne. Oczywiście, moi drodzy, nie udało nam się za wiele zrobić, ale przynajmniej zrobiliśmy zwiad w obozie orków z Wamem. No i przynajmniej zdobyłam dwie paczki z żywnością, więc mniej więcej wyjaśniamy sobie ten problem związany z tymi paczkami. Jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie, bo nie wiem, czy już Wam dziękowałam, czy nie. Tak czy inaczej, sami wiecie. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeżeli film Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcja z dzwoneczkiem. Subskrypcja. Subskrypcja z dzwoneczkiem.
Ja już jestem dzisiaj zagmatwana, jeszcze prowadziłam referat. Dosłownie przed zajęciami, znaczy się przed nagrywaniem miałam zajęcia i prowadziłam referat, więc jestem taka trochę rozchybiotana jeszcze. Tak czy inaczej, słyszymy się w kolejnym odcinku jutro o stałej porze, czyli o 15. Trzymajcie się i cześć!